Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, jest to dość nietypowa pora na rozpoczęcie przeze mnie vloga, bo jest już dość późno, popołudnie mamy, a ja raczej zazwyczaj staram się zaczynać rano. Natomiast mam dzisiaj tak zwariowany dzień, że zapraszam Was na ten jesienny domowy vlog. I zwariowany przy okazji. Dlaczego? Dzisiaj po prostu robię wszystko po trochu. Słuchajcie, nie mogę się skupić na jednej rzeczy, bo tak, tu trochę muszę, tu trochę muszę, tu trochę muszę. I tak to wygląda. Byłam na zakupach spożywczych od rana. Później sprzątałam trochę mieszkanie, bo już trzeba było pewne rzeczy ogarnąć. W międzyczasie, słuchajcie, oderwałam się od tego sprzątania, upiekłam ciasto, dlatego że zależało mi, żeby wystygło i tak troszeczkę, wiecie, się zbiło, że tak powiem. Bo dzisiaj mam jeszcze pod wieczór gościa, przychodzi koleżanka na kawę i na ploteczki. Także fajnie było coś do tej kawy mieć, więc stwierdziłam, że upiekę ciasto, żeby było coś słodkiego. Ciasto już jest upieczone i się studzi, więc Wam pokażę, jak już je pokroję. Mam nadzieję, że wyszło, bo w ogóle robiłam je pierwszy raz z przepisu jakiegoś przypadkowego znalezionego na Facebooku, także no, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że nie wyszedł za kalec, bo jeszcze nie zaglądałam. Po upieczeniu ciasta dalej sprzątałam. Teraz wzięłam prysznic, umyłam włosy, bo już jakby tego wymagały i zawsze po sprzątaniu ja się kąpię, bo ja po prostu siódme poty wylewam przy sprzątaniu. I teraz będę robiła taką obiadokolację, słuchajcie. I będę robiła spaghetti, także no, tak to wygląda. Postawię Was sobie tutaj, bo chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć. Co jeszcze zrobiłam w międzyczasie, tylko niech ja tutaj statyw ogarnę, poczekajcie, bo mi się nie chcą nóżki otworzyć. Trochę Was potrząsnę. No, dobra, mam. Bo słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że przyszła do mnie paczka z temu. I mega duża paczka z temu i ja miałam zrobić haul, ale nie będę tego haulu robiła, bo ja już ją rozpakowałam, powycinałam sobie metki, bo tam był taki miszmasz i ubrania i takie rzeczy do domu. Ale z grubsza Wam powiem, co kupiłam i dlaczego Wam nie pokazuję. Pewne rzeczy będziecie widzieli w którychś tam vlogach, ja Wam powiem o tym. Dzisiaj Wam pokażę też coś, ale nie wszystko. Dlatego, że tam był taki miszmasz, słuchajcie. Zamówiłam sobie tam takie pierdoły do domu, typu, nie wiem, takie sitko, taki durszlaczek jakby do płukania ryżu. Bo słuchajcie, ostatnio robiłam sushi i ja bym chciała je robić częściej, ale przy moim braku cierpliwości, jak ja mam płukać ten ryż i nie mam takiego sitka i mi ten ryż wypada i mnie to do szału doprowadza, to ja sobie stwierdziłam, że za te parę groszy ja sobie to sitko do płukania ryżu kupię. Więc taki gadżet. Kupiłam sobie taką, jak to się mówi, termoochronną, żaroodporną, nie wiem, taką podkładkę pod airfryera, dlatego że gdzieś tam widziałam, że nie powinien stać na blacie tak po prostu, chociaż u mnie stał, nic się nie działo, no ale wiecie, zapobiegawczo, nie? Że nie powinien stać na żadnej desce do krojenia, tylko właśnie na takiej podkładce. Kupiłam, była za grosze. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam, słuchajcie, ubrania, ale takie z części jestem zadowolona, z większości, w sensie takiej jakościowo, bo wiecie, no na temu to jest loteria, nie? Ja to nie wydaję się tutaj w dyskusję o składach, o tkaninach, bo ja się na tym nie znam i nie będę tutaj, wiecie, mądrej udawać w tym temacie. Ja po prostu albo zawsze jak jestem w sklepie stacjonarnym, to na dotyk, albo mi tkanina pasuje, z miękka mnie nie gryzie, nie drapie, albo mi nie pasuje. Natomiast no, z racji, że tutaj jest temu i tutaj sobie nie można tak sprawdzić, no to jest loteria. Zawsze sugeruję się opiniami, ale nie zawsze też się da, bo nie zawsze one są. Kupiłam sobie tam taki zestawik, taki, że tak powiem, odzież domowa, takie luźne coś, ale można w tym też wyjść. I jest bardzo fajne, takie mięciutkie, w dotyku przyjemne. Kupiłam sobie sukienkę, będziecie z czasem widzieć, jak będę to ubierać.
ale kupiłam też z takich rzeczy, co są mniej może jakieś przyjemne, to jest taki zestawik. Myślałam, że to jest dresik, ale to nie, no bo to jest taki komplet, nie jak dres, ale to jest zupełnie innego materiału niż dres, to jest cienkie. To ma formę bluzy z kapturem, ale to nie jest takiego materiału jak są bluzy, tylko to jest takie cienkie. I to jest taki zestawik dla Julianka halloweenowy. Bo wiecie, mnie zależało, żeby kupić coś takiego na Halloween, dlatego że w przedszkolu co roku są jakieś takie, wiecie, imprezki halloweenowe i trzeba mieć jakieś albo ubranie, albo gadżet, albo jakieś coś tam, wiecie, pierdołę taką symbolizującą. No i ja stwierdziłam, że właśnie kupię mu taki zestawik. No trudno, no nie jest to może jakaś super jakość, ale wiecie, no nie będzie w tym chodził codziennie. Jest to takie właściwie na raz, albo w tym okresie właśnie takim, wiecie, około halloweenowym, więc przeżyjemy. I to by było właśnie na tyle z takich słabszych rzeczy. A jeszcze z halloweenowych rzeczy takich to koszulkę dla Stasia kupiłam, taką typowo na naszą imprezkę halloweenową. No to też ona jakby nie jest jakaś pro, jeśli chodzi o jakość. No i tyle. A reszta ubrań jest ok. Kupiłam takie fajne zestawy dla Julianka, spodnie i bluzeczki, i one są bardzo podobne do tej mojej takiej ala odzieży domowej, takiej z zestawu, i są fajne, mięciutkie. I ja wam tego nie pokazuję, bo ja wycięłam z tego metki, jak to odpakowałam, i ja to rzuciłam do prania, dlatego że część tych rzeczy po prostu ja sobie posegreguję, bo jak to wypiorę i wyschnie, bo mi zależy na tym, żeby to było takie, że jak on to dostanie, żeby było gotowe do założenia. A na przykład kupiłam mu też właśnie zestaw, taki ubranko, o jeszcze to było takie słabsze, jeśli chodzi o jakość, elfa. Zestaw elfa i ja mu chcę to dać na Mikołajki, słuchajcie. I po prostu, żeby on się mógł przebrać, czy jak będzie miał Mikołajki w przedszkolu właśnie, no to ja chcę, żeby to było gotowe, bo jak on to dostanie w Mikołajki rano, to żeby na przykład sobie mógł, nie wiem, do przedszkola założyć, jak będzie akurat coś, że się przebierają. I to pójdzie właśnie do prania, ale tak, żeby on tego nie widział. Także pewne rzeczy są jakby już na różne tam rzeczy, na przykład na Mikołajki, i dlatego ja tego nie pokazuję na filmiku teraz. Ale pokażę wam dzisiaj halloweenowe rzeczy. Na Halloween jeszcze kupiłam balony i kupiłam taki, wiecie, obrus jednorazowy, po prostu z motywem halloweenowym. Dlatego że jak co roku robimy taką kameralną imprezkę halloweenową, to wam zawsze powtarzam, że u nas nie ma żadnych czaszek, trumien i tego typu kościotrupów, tylko zabawa jest taka, że ja gotuję coś dobrego do jedzenia albo coś zamawiamy i mamy balony i mamy butle z helem kupujemy. I zawsze jest zabawa, bo dmuchamy te balony helem. Dzieci mają zabawę, cieszą się, że jest, że są te balony. I o, telefon. I po prostu tak sobie siedzimy. Poczekajcie, odezwę się potem. No dobra, już jestem, bo mama zadzwoniła. Więc na czym ja skończyłam? Na Halloween. I tak jak mówiłam, robię coś dobrego do jedzenia, dmuchamy balony helem, jakieś tam sobie robimy drobne dekoracje, ale nic strasznego. Zawsze dla zabawy tam jest coś, jakiś pajączek czy pajęczyna, ale nic strasznego. I właśnie tak sobie spędzamy czas, włączamy jakąś bajkę albo film i tak sobie siedzimy, coś dobrego jemy. Ale to wam te halloweenowe rzeczy potem pokażę. Słuchajcie, przed chwilą jak rozmawiałam z mamą, bo to była dłuższa rozmowa, pokroiłam ciasto, wyszło i wyszło fajne, jest ładnie wygląda i jest smaczne, już je pokroiłam na talerz, także zaraz jak pójdę do pokoju, bo już je wyniosłam na stół, to wam pokażę, ale naprawdę jest fajne. Słuchajcie, tak patrzę i chyba dzisiaj będzie vlog gadany z kuchni, dlatego że robi mi się na patelni tutaj mięso, bo robię spaghetti i właśnie muszę tutaj stać, bo mieszam, bo mi się to mięso smaży i będę później całość robiła. Zaraz nastawię wodę na makaron, także dzisiaj będzie vlog gadany z kuchni. Przyszłam do pokoju, żeby wam pokazać to ciasto i prezentuje się ono tak. Ładnie urosło,
I jest takie, jak miało być. Jest bardzo fajne, takie, nie jest suche, jest pulchne, także jestem mega zadowolona, bo mówię, no przypadkowy przepis na szybko znaleziony gdzieś na Facebooku mi rzucił się w oczy, zrobiłam na spróbowanie, jest ok. Także dzisiaj takie spontaniczne pieczenie. Słuchajcie, przyniosłam sobie do sypialni, żeby Wam w międzyczasie pokazać te halloweenowe ubranka dla dzieciaków, więc odwracam kamerę i Wam już pokazuję. Tam to w ogóle nie są halloweenowe, tam są spodnie dresowe mojego męża, bo zdjęłam suszerki, ale jeszcze dosychają im te gumki tutaj w pasie, więc je tak rozłożyłam. A tutaj, słuchajcie, jest bluzka dla Stasia, koszulka. On sobie sam taką wybrał, ona jest takie, po prostu jest czarna, w takie jakby, wiecie, halloweenowe buźki, z takiego jakby, z takich płomyków, coś takiego, no taką sobie wybrał. A tu jest ten komplecik Juliana, po prostu taka pomarańczowa a la bluza, ale mówię, to jest takie cienkie, z duszkiem i z dynią, nic strasznego. I takie do tego są spodnie w komplecie, one są na ściągacz tutaj pomarańczowy, też sobie takie wybrał, no tu jakieś są takie bardziej, nawet nie zauważyłam tego jak zamawiałam, ale no nie jest to jakieś nie wiadomo co straszne, także, także tak, takie zestawy sobie wybrali i zobaczymy, będą się ubierać, to będą, nie to nie, ale chcieli. Także na naszą imprezkę halloweenową w domu na pewno się w to ubiorą, bo tak mówili. Jeszcze zapomniałabym Wam pokazać, bo przykryłam tutaj. Bardzo mi się to podobało, zamówiłam dla Julianka taką czapkę, zobaczcie, takiego miśka z uszami. Ona jest tak mięciutka i milutka, że to jest coś niesamowitego. I właśnie wzięłam w takim kolorze jaśniutkim, beżowym. To on tak mówi, że to jest kolor na beżowy, on mówi, że to jest orzechowy. I ona, słuchajcie, tu jest czapka, a tu jest komin i ona jest taka połączona. I to fajnie wyglądało na zdjęciu, jak dziecko to miało, że tutaj, wiecie, cała twarz jest, nie? Tu jest czapka, tu cała twarz jest odkryta i tu jest komin, że jest szyjka zakryta. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na nim. Ale mi się to tak podobało i to jest tak przyjemne, mięciutkie, taki pluszaczek, że no zobaczymy, ale no mnie to urzekło. Są różne kolory. Mnie się ten bardzo podobał, także zobaczymy. Ok, moi drodzy, ja już żegnam się z Wami, bo jestem już po kąpieli, ale już się nie pokazuję. Jestem mega już, wiecie, taka nie bardzo w formie. Także ja już się kładę do łóżeczka. Zaraz sobie coś zgaszę jeszcze światło, bo tutaj się doświetlam, ale sobie zapalę lampkę i tak już w takim, wiecie, małym, ciepłym świetle będę odpoczywać. Także dziękuję Wam za tego vloga. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaczki. Pa, pa!